Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy robić sobie oczywiście kontynuować serię wyzwań. Zacznijmy od bramek. Będzie prawdopodobnie nowy samochód. Skrzynia automatyczną. I co tym razem? Jesteście ciekawi? Jak ja? I jest 300. No to startujemy. Myślicie, że to będzie trudne wyzwanie? Wiecie co? Ja tak jakiś czas temu, teraz nie, ale jakiś czas temu tak patrzyłem sobie właśnie różne samochody, ja szukałem na Woto, Moto i innych serwisach, gdzie się szuka samochody i właśnie patrzyłem sobie na Lexusa IS300. Miał tam całkiem ciekawy znaczy IS300, nie IS300 tylko IS200. O. Miał całkiem ciekawy silnik dwulitrowy benzynowy i ogólnie wcale ten model nie był taki drogi, co mi się bardzo podobało, bo no powiedzcie sami, sylwetkę Lexus ma bardzo ładną przecież, tak? I powiem wam, że właśnie ta wersja IS200 prawdopodobnie IS300 ma silnik 3-litrowy. Z tego co pamiętam, tak właśnie jest, ale IS200 ma prawie takie samo nadwozie co IS300 i myślę, że to byłby fajny wybór. Fajnie by było mieć taki samochód, ale niestety eksploatacja jest droga z tego względu, że w Polsce jest to mało popularny wóz i ciężko dostać części, a tym samym części do tego samochodu są droższe niż do samochodów bardziej popularnych w tym kraju. Co mnie niestety boli, no bo wiecie, jak ja lubię mieć samochód, którym nie jeździ nic, a tak niestety jak na moją kieszeń jestem skazany na Maserati jak na razie. Na jeden z najbardziej popularnych, jak nie najbardziej popularnych samochodów na polskich drogach. Nie licząc Opli oczywiście. Więc trochę lipa pod tym względem. Właściwie mój Maserati B3 jest mało popularny na polskich drogach, powiem wam. Bo każdy normalny człowiek pojechał już z nim dawno na złomowisko. Tylko ja sobie zostałem z nim, ale powiem wam, można się śmiać z tego Maserati i tak dalej. Ale to jest dobry samochód, ja go naprawdę lubię, lubię jego sylwetkę, ale powiem wam, że raz widziałem takiego białego Maseratiego B3 właśnie z 92 albo któryś z tych roczników w każdym razie był. I naprawdę był nieziemsko zrobiony. Był obniżony lekko. Botniki miał jakieś plastikowe. Miał bardzo ładny, biały, błyszczący lakier. I wyglądał zajebiście. No moim zdaniem to było coś wspaniałego. Nie miał tam prawdopodobnie jakiegoś, nie wiadomo jakiego silnika. Może gościu włożył mu VR. Oj. Co, już koniec? Ojej. Może włożył mu VR6, ale no nie wiem. Można przecież włożyć. Ktoś ma pieniądze. Ale ogólnie no, wyglądało to bardzo ładnie. Ten samochód ma ładną sylwetkę, tylko jest już stary i nie każdy chce jeździć takim starym wozem. Tym bardziej, że no, jest to też popularny wóz. Był to bardzo popularny wóz. Teraz jest już mniej popularny jak większość starych samochodów. Zgadza się. No ale wracając do Most Wanted, robimy sobie teraz kamienie milowe. Musimy naliczyć 5 wykroczeń. Jedno będzie chyba, o już nabite. Drugie i jeszcze musimy tylko trafika dotknąć. Myk. Własność publiczną już chyba zniszczyliśmy z tego co się orientuję. Zderzenie też mieliśmy. Hit and run to się tak nazywa. Przekroczenie prędkości musimy sobie nabić. Jest speeding nabite i jazda po bezdrożach. To właściwie nie powinna być kara, no. Każdy może sobie jeździć po bezdrożach. Hej, jak masz samochód i chcesz go psuć na bezdrożach, to nikt nie powinien nam tego zabronić. Na bezdroża wjedziemy sobie na stadionie. Na stadionie zgubimy cały policyjny ogon. O. Prawie się udało rozwalić. Myślałem, że tak drasnę ładnie lusterkiem o tą ciężarówkę, no ale nie wyszło. Dobrze. I
Czy jest tutaj notowanie, czy wykroczenie odjazdy pod prąd? Chyba nie ma. No dobra, tutaj mamy... Właściwie to nie jest chyba off-road. To się nie nazywa off-road racing. A, opór przy aresztowaniu też się nabije przecież, no tak. Więc w sumie już wykonaliśmy to wyzwanie. Nie było trudne, no 5 wykroczeń to jest łatwizna. Zawsze udaje się to szybko nabić, prawda? No i ukrywanie, fantastycznie. Ciekawe, jaki będzie następny samochód. Ja bardzo właśnie to lubię w tych wyzwaniach, że nigdy nie wiesz, czym pojedziesz. I zawsze jest coś ciekawego. Okej, okay. Mek i... Okej, okay. No i zaczynamy. Od bramek. Chrysler, nie. Renault Clio V6. Ta kijówka. Chciałbym kiedyś zobaczyć w rzeczywistości. Nie wyobrażam sobie, jak... jak ich nazwać? Technicy, czy projektanci zainstalowali ten silnik z tyłu tego samochodu. To jest ciekawe. Tak na marginesie, bardzo ciekawy body kit, nie uważacie? Bardzo ładnie poszerza tą Clio'ę. Właściwie on tak poszerza te Clio, czy to Clio, że... Ojej! Że zrobił się z tego kwadrat. Bo... ono jest chyba teraz tak samo długie, jak i szerokie. No ale z tego, co czytałem, naprawdę Clio V6 ma dobre parametry jezdy, dlatego myślę, że umieszczenie tutaj silnika z tyłu było dobrym pomysłem. Trudno się z tym nie zgodzić. Ale jakie on jest tam umiejscowiony, bo to jest V6. To nie jest mały silniczek. Ja nie wiem, ilu litrowa. No właśnie, bo to też jest kwestia, tak? Może być V6, nie wiem, dwulitrowa. Ciekawe, czy są V6 dwulitrowe. Nie wiem, czy jest sens robienia V6 dwulitrowej. To by były wtedy te cylindry strasznie malutkie. Już wtedy lepiej rzędówkę. Wtedy by były za duże straty. No. Tak mi się wydaje, no nie jestem ekspertem, ale tak z ludzkiego punktu widzenia mi się to widzi. 40, no to będziemy mieli 50% zaraz tego wyścigu. No nie wyszedł mi wallride, niestety. Ciekawa ta kijówka, jest naprawdę bardzo ciekawy samochód. Wiecie co, tak myślałem sobie o kierowcach, którzy uczyli się na przykład prawa jazdy, czy tam, no po prostu zdobyli prawo jazdy w kraju, gdzie jest lewostronny ruch, tak? Dobrze mówię? Lewostronny? Czy prawostronny? Gdzie jest prawostronny? No kurde, mi się popieprzyły strony. Czyli tak jak u nas w Polsce, tak? Powiedzmy, że uczysz się tutaj na prawo jazdy, a jedziesz sobie do Anglii, czy do Walii, ogólnie do miejsca, gdzie po prostu jedzie się lewą stroną. No i ciekawe, jak to jest się tak przyzwyczaić. W sumie kierownica w samochodach jest po drugiej stronie i no siłą rzeczy powinniśmy reagować na to w ten sposób, że wszystko powinno być odwrotnie, tak? Ale właśnie jak ja bym się bał na przykład wsiąść do takiego samochodu i jechać po tej drugiej stronie, bo myślę, że moje nawyki i przyzwyczajenia wzięłyby górę wtedy. Musiałbym, nie wiem, poświęcić trochę czasu, kilkadziesiąt, ojej, kilometrów na to, aby się po prostu przyzwyczaić do tego. I nie jestem pewny, czy trzeba też wyrabiać, ojej, dodatkowe jakieś prawo jazdy. Chyba nie, no bo znaki są te same, bo to jest też Europe, no poza oczywiście Azją, Tokio, mam na myśli Japonię, tak? Tam też mamy prawo, lewostronny ruch i tam pewnie nasze prawo jazdy by nie obowiązywało, chociaż pewności nie mam. No dobra, teraz musimy podotykać policjantów, tylko nie wiem jeszcze ile razy, zaraz się okaże. 8 razy.
8 razy, to nie będzie takie trudne. No więc wracając do tematu, nie wiem jakbym się, kurczę, zachował na tych drogach, powiedzmy angielskich, czy walijskich. Jak... W sumie jestem nawet tego ciekawy, wiecie? Chciałbym spróbować. Bardzo fajnie, że mamy tutaj dużo policji na karku. Oj. Dobra. Ba. Jak się z nimi bawię, co? Mówię o tym wszystkim dlatego, bo Clio ma właśnie kierownicę po prawej stronie. Więc tak mi się właśnie przypomniała ta moja myśl, rozkmina na temat jazdy lewostronnej. Ciekawe, jak sobie ludzie z tym radzą. Musiałbym może jakiś film dokumentalny albo jakąś relację albo recenzję na ten temat przeczytać, żeby się mniej więcej zorientować w temacie, no bo już na pewno ktoś ten temat podjął. Kwestia tylko się z tym zapoznać. No, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Dobra. Teraz tylko im uciec mi zostało. A to nie będzie takie trudne, myślę. Okej, chodźcie. Tu zrzucimy im daszek z beczkami. Oczywiście wszyscy... Oj, nie wszyscy pojechali tą drogą, ale kilku udało się zniszczyć. Jeden jedzie zaraz za mną. Niedobrze. To co, jedziemy na rondo. O, do koledżu. I tutaj się gdzieś schowamy. Tutaj jest parking. Rowery! Znowu rowery! O, lera. Spadaj. A, swędzi mnie wąs! O, lera! Nie! Rowery! Rowery razy... O, rozwaliłeś rowery? Ty gnojko! Jak mogłeś to zrobić? Zabijemy go. Nawet kosztem wykonania tego wyzwania. No dobra, żartowałem. Jest! Ha, ha! Kto zadziela z rowerami, zadziela ze mną, bitch! Zapamiętaj to sobie, jak jeszcze raz kiedyś potrącisz rowery. Łeee. Spróbuj, dziady. Zobaczymy. No. Rowery! I... Wait. Ops, ops, ops. No to mamy problem, tam jest blokada. Za mną leci policjant. Ciekawe czy zeskoczy, zobaczymy jak zeskoczy, ej. Co? Dobra, dobra. No to, gdzie można ich jeszcze zgubić? A, tutaj można się skitrać. O, tutaj będzie kryjówka. Tylko muszę zrobić await, żeby się nie zbugowało. Mek. Jest! Pięknie! No to Clio mamy załatwione. Teraz będzie kolejny samochód ciekawy, jaki to będzie znowu. Ciekawe, czy będę miał coś o nim do powiedzenia ciekawego. No zobaczymy, co to tym razem będzie. Okej. Okay. Jest. I? Muscle car? Nie. Kobalt SS. Ciek, ale bardzo fajny body kit. Startujemy. Bardzo fajny. Jak brzmi zajebiście. Właśnie ciekawe, ile jeszcze Rolet Kobalt kosztuje, tak wiecie. Używany oczywiście. Swoje musi kosztować. Wiem, że tamten Lexus IS300, którym jechaliśmy na początku, no, tak za 20 tysięcy złotych można naprawdę w bardzo dobrym stanie dorwać Lexuska IS200, sorry, nie IS300, tylko IS200, bo ja patrzyłem na silniki dwulitrowe. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wyglądało, ale w przypadku Chevroleta to nie wiem, jak to tu wygląda. Okej. Zobaczymy, ile to cacko wyciągnie. 300 na godzinę prawie, wow! To naprawdę dobrze, jak na wyzwania już. To znaczy, że zaraz będzie coraz trudniej. No ja jestem ciekawy tego, czy rzeczywiście bramki będą najtrudniejszym trybem
w ogóle w tej całej serii wyzwań. Mam 3 minuty chyba 30 sekund na przejechanie całej tej trasy. A nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Brakuje mi to troszeczkę tutaj w tej serii wyzwań innych trybów typu drag na przykład, wiecie? Albo sprint. Chociaż to już by nie było takie wyzwanie, że wyzwanie. No ale jak sama nazwa gry wskazuje, jest to Most Wanted, czyli mamy się tu spodziewać raczej zabawy z policją niż wyścigów, driftów i tego typu podobnych rzeczy. Więc... O, pięknie się udało wejść. Więc w zasadzie jest dobrze tak jak jest, powiedziałbym. No ale po zagraniu w serię wyzwań w Need for Speed Carbon to powiem wam, że no tam fajnie to wyglądało. Lubiłem, naprawdę bardzo lubiłem te drifty, które się robiło na wyzwaniach i ogólnie drifty. Naprawdę bardzo fajne były. No ale niestety musiałem skończyć tą serię kiedyś. Już nie było co do roboty w tej grze, prawda? Kurde, 294 i więcej nie chcę. Tak jakby ktoś mu założył blokadę. Tak próbuję zgadnąć, jaki następny będzie samochód, ale nie wiem, czy w tym odcinku polecimy, ale myślę, że jeszcze się uda coś ugrać, bo kobaltem jeszcze zrobimy sobie jakieś wyzwanie policyjne. No więcej nie chcę, jak te 294. A właśnie, pisaliście mi o tym Fordzie GT, czy ogólnie o samochodach w Most Wanted. Bo jest teraz taka debata odnośnie tego, który do cholery w końcu samochód może osiągnąć te 400 km na godzinę w tej grze. Ja chyba sam będę musiał to sprawdzić, jeszcze nie dzisiaj, ale tak myślę, żeby to sprawdzić. Który to zrobi, no bo pisaliście mi, że Fordem GT można to osiągnąć, ale tylko i wyłącznie na stokowej skrzyni biegów i manualnej zmianie, tak? Więc to będzie trzeba sobie przetestować. Mam tutaj koszty zniszczeń, koszty pościgu do załatwienia. No to to nie będzie takie trudne, 50 tysięcy do nabicia. Wow. No najwięcej dostajemy oczywiście za niszczenie radiowozów, więc jadę zrzucić im na głowy pączka. Bardzo fajnie, że w pościgu uczestniczy aż 15 radiowozów. Zobaczcie sobie. Wszystkich zaproszę na pączka. Ekstra. Wow, wow, wow. 31 tysięcy, zobaczcie jak pięknie. To co, jeszcze na stację benzynową, mieć lucek. No i prawie mnie przygwoździł. To było konkretne. No chodźcie, 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 chodźcie. Tu dwóch. No dwóch to trochę mało. No, ale zawsze coś. Okej. 44 tysiące, 5. 45 tysięcy. A tu będzie jakiś... Nie, tu nie będzie. No to jedziemy tu. 47 tysięcy, jeszcze 3 tysiące. Niecałe, 2400. Będziemy dobrze. O kurde, szybko się te punkty nabijają teraz, co? No to zrzucimy w zasadzie jeszcze tego pursuit breakera tutaj. O! O, o, o! Ojojojo! Rusz się! Ej, gdzie ja jestem? Okej. Okay. Dobra, udało się wyjechać chyba. No, udało się. Było blisko. No dobra, nie widzą mnie? Ciekawe. To ja się skitrą tu w takim razie. O, tu mnie może... O nie! Tu nie! Tu nie pojedziesz! Zobaczcie, jak się skitrą. Nie! Jedź! Jest, kurde, udało się. Wow. Mam brakowało, zobaczcie, tak jakby wiedział, gdzie jestem, co? Podejrzany. No super, udało się zrobić... te wyzwania 2 kobaltem. No to chodźmy na następne w takim razie. No ciekawy jestem, jaki będzie teraz samochód. 3 minuty musimy zrobić na tym wyzwaniu. Muscle car. Stawię na muscle car, a wy? Nie. Porsche Turbo S.
O, ciekawe. Nie było czasem już Porsche? Było, ale chyba nie turbo. Ej! Zobaczcie na to Porsche. Czy to nie jest czasem na dwozie, a raczej na 100% jest, od Porsche GT2 z Need for Speed'a Worda? To znaczy GT2 to jest pewnie pochodna właśnie Porsche Turbo S. No, w Porsche GT2 mamy przecież ten spoiler inny, stokowy, prawda? Nie wiem, czy jakieś tutaj jeszcze inne zmiany są. Być może jakieś takie kosmetyczne na pewno. Ogólnie nie przypadam za tym wozem, za tym modelem, za tym nadwoziem. Nie podoba mi się, strasznie mi się nie podobają światła z przodu. Naprawdę. Są jedne z najpaskudniejszych w Porsche'ach. Ogólnie model 911 niespecjalnie mi się podoba. Te światła z przodu i ogólnie te podszawki są robione tak jakby na jedno kopyto. Natomiast już Carrera S najnowsza chyba, najnowsza nie wiem jaka jest, ale chyba z 2013 roku model, bardzo mi się podoba. On jest produkowany od 2012, z tego co kojarzę. No jest już ładna, te światła z tyłu są bardzo, bardzo ładne, ale przód znowu podobny do tych wszystkich innych Porsche'ek, z którymi mamy do czynienia w NFS-ach i innych grach wyścigowych, więc... No ale ten tył robi wrażenie. Bardzo mi przypomina zresztą światła tylne od Astona Martina Vantage'a albo DBS-a, bo... No tylko są takie bardziej spłaszczone jakby, a ogólnie to kształtem zbliżone, można powiedzieć. Oj! A tutaj ten model jest taki nijaki. Oczywiście w rzeczywistości chciałbym się takim wozem przejechać. Nie jestem pewny, czy właśnie to Porsche posiada silnik typu Boxer. No, ostatnio mnie trochę zafascynował on właśnie. O! Oh. O, tu już koniec będzie. No, ciekawe jakie będzie wyzwanie policyjne teraz. Szybko mi idą te serie prób, co? Którą ja już tam będę miał próbę, zaraz zobaczymy. 20 sekund przed czasem, świetnie. Tutaj mamy. To jest próba... Jest tutaj to pokazane? Tak, jest 30 na 68. To jeszcze nie jest nawet połowa. Bounty, no to lecimy. 50 tysięcy do zarobienia mamy właściwie. Świetnie. To właściwie to samo, co mieliśmy przed chwilą. Jaki mieliśmy przed chwilą samochód? Kobalt. W kobalcie, no. Także myślę, że to się szybko nabije. I rozwalamy. Ba! O, za to nic nie ma? Ale lipa. No to rozwalamy na radiowozy. Nie ma opcji. Chodźcie na stację benzynową. Proszę bardzo. 9000, 10. A pojedziemy sobie tu może, co? Co wy na to? 10 radiowozów to jeszcze mało. Wtedy mieliśmy 15 i widzieliście, że 30 tam ileś tysięcy nabiło się w mgnieniu oka, gdy wszyscy wjechali pod pączka. A teraz może być z tym problem. Ja nie jestem pewny, czy w seriach prób mamy posiłki. Podejrzewam, że nie ma posiłków. Rozwalili się sami, ale lipa. Dobra. Czekamy. Z tym, że poziom poszukiwań się tutaj napełnia, tak jak w singlu. Okej. 29 tysięcy, już, słuchajcie, już. Dobra, szkoda tego breakera na tych tutaj. Na tego jednego gościa, więc przebijemy się przez blokadę. Ekstra. Aj ty dziadu. Dobra, i uwaga. Ba! Pięknie! 2500. O, sami zrzucili pączka, no kurde. Ale już mam 42 tysiące, to jest naprawdę bardzo szybko. Te wyzwania się szybko tutaj nabijają. Oczywiście to jest dopiero połowa tej całej serii
wyzwań, dlatego później będzie dużo, dużo trudniej. Ale jak widzicie, idzie mi tak całkiem dobrze. Któreś tam wyzwanie było trudne i tam mi poszło trochę gorzej, ale teraz jest spoko, co? Jeszcze 3000, no to tego jednego właściwie trzeba rozwalić. Jakby go tu załatwić. Tutaj mamy stację benzynową. Uwaga, uwaga! I zabity. Dobra. Możemy uciekać. Mam nadzieję, że z tyłu mnie nikt nie zaskoczy. Pięknie. No i chowamy się. Tu mnie na pewno nie zobaczy. Jak się chowamy, no oni nas nie widzą. Pamiętacie tą sytuację, jak grałem w singla? Gdy na stadionie bodajże właśnie schowałem się w tej kryjówce i przejeżdżał koło mnie radiowóz, dosłownie 5 metrów ode mnie i mnie nie widział. To było takie trochę dziwne. No ale tak jest skonstruowana ta gra i jest też fajna na swój sposób, tak? Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!